tak jak zapowiadałem, zrobiłem film o starych trasach linii w Lublinie. Bez zbędnego gadania przejdźmy do linii 15. Jechała przez Dworcową, 1 Maja, Zamojską, Królewską, Krakowskie Przedmieście, Aleje Racławickie i Radziszewskiego. Linia 15 w 1955 roku została linią nocną na tej samej trasie, ale została skrócona do placu Łokietka. W 1956 roku została zlikwidowana, w 1959 roku powróciła na zbliżonej trasie z 1953 roku, ale przedłużono ją do ronda krwiodawców. W kolejnych latach pojawiały się mało znaczące zmiany, takie jak dodanie linii 15N oraz 15T bis. W 1973 roku zmieniono numer linii z 15 na 50, ale linia 50 w 1977 roku była przedłużona do Zanazusa, ale linia w 1984 roku została przemianowana na 150. Linia 16 była praktycznie taka sama jak linia 15 w 1959 roku, ale jechała jeszcze przez Kunickiego, dojeżdżając do pętli Mickiewicza. W 1962 roku była przedłużona do pętli Abramowice, ale w 1973 roku została przemianowana na 51. Kolejny odcinek pojawi się za 2 tygodnie, 4 września 2024 roku.